Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik i chciałbym z miejsca pozdrowić wszystkich wspierających. Chciałbym powitać w nowym spin-offie, oczywiście lista tematów, ich podział na bloki i tak dalej. Wszystko macie w opisie. My klasycznie zaczniemy sobie od bloku waszych komentarzy. Ten komentarz w zasadzie wprowadza pytanie, kto będzie finalnym antagonistą. Temat wałkowany milion razy, ale w zasadzie, gdy my byliśmy już pewni tego, że to Imu sama będzie tym ostatecznym antagonistą, a Czarnobrody najwyżej największym rywalem Luffy'ego, to Czarny powraca w zasadzie do gry. Wyszło na to, że chce być on królem świata niczym Rocks. I wszystkie jego plany do tego zmierzają. Więc nawet obalenie rządu, czy zostanie królem piratów przez Luffy'ego, nie neguje zagrożenia ze strony Czarnobrodego. Dlatego ten temat poruszam ponownie. Dajcie znać, co myślicie. Co może dać Devon skopiowanie Saturna? Ile bym nad tym nie myślał, to nic mi konkretnego nie przychodzi do głowy, bo w zasadzie pula możliwości jest tak duża, że wszystko jest możliwe. Równie dobrze piraci Czarnego mogą wyeliminować Saturna po arku Egghead i zastąpić go Devon. Ogrom możliwości w tym przypadku wręcz przytłacza. Ten komentarz przypomina o Karibu, bo nadchodzi coś spodziewanego od dawna. Karibu sprzeda wszystkie informacje ważne o starożytnych broniach Czarnobrodemu, co pewnie przyczyni się do zniszczenia Wyspy Ryboludzi i złupienia Wano. A Czarny z dwiema starożytnymi broniami, wracając do tematu finalnego antagonisty, będzie nie byle jakim zagrożeniem. W tym komentarzu wracamy jeszcze do kwestii nieśmiertelnego Imu, bo to raczej nie jest przypadek, że jego symbolika oscyluje wokół Buddy czy innych bogów. Ponieważ to Joy Boy, a raczej jako Sun God, był tym dobrym bogiem, który nam się kojarzy z chrześcijańskimi przypowieściami, a Imu tym diabłem kusicielem. W końcu to Imu kojarzy się tak bezpośrednio ze smutkiem, cieniem, złem i wydaje się uzależniony od bycia na Redline i przesiaduje w zamku Pangea. Jakby od tego zależało całe jego życie. Może to jest cena nieśmiertelności, a Joy Boy kojarzy się ze szczęściem, uśmiechem, słońcem itd. I w przeciwieństwie do Ima może umrzeć, ale nie jest uzależniony od niczego i jest wolny oraz szczęśliwy. I przede wszystkim nie jest samotny. Taki kolejny kontrast symboliczny między tą dwójką. Bo w zasadzie wracając do tematów też owoców, to Pan Bóg dał Adamowi i Ewie raj, gdzie mogli żyć, młodzi, piękni itd. I jedyne, czego nie mogli, to zjeść zakazanego owocu. Więc to Imu być może jest tym, jak mówiłem wcześniej, kusicielem, który nakłonił ludzi do zjedzenia zakazanego owocu, czyli w świecie One Piece'a diabelskiego owocu, co przeklęło ich na zawsze i nie mogą pływać. Jestem ciekaw, jak to wszystko Oda rozwinie, bo wszystko zaczyna powoli sprowadzać się do jednego. Czy Lilith dołączy do załogi wspomnianych? Już mamy dwóch naukowców w zasadzie w drużynie. Jest to Usopp i Franki. Nawet są swego rodzaju inżynierami, więc nie widzę powodu, by Lilith miałaby tam dołączyć. Natomiast może spełnić ona ostatnią wolę Vegapunka, jaką będzie wprowadzenie na świecie wielkiej bazy danych, do której każdy będzie miał dostęp, czyli po prostu według mnie internet. Ten komentarz w zasadzie porusza dyskusję, gdzie są limity gier piątki. Czy Luffy rzeczywiście może dowolnie kreować rzeczywistość całkowicie pod siebie i jedynym ogranicznikiem jest tylko jego wyobraźnia. Nie wydaje wam się to, szczerze powiedziawszy, jakoś za bardzo OP? Idąc tym tokiem, praktycznie nikt nie jest dla Luffy'ego zagrożeniem i Gumiaka nie da się pokonać. A z każdym użyciem gieru piątego może i więcej, i więcej, i więcej. Moim zdaniem przebudzenie owocu Luffy'ego powinno jednak się dokonać znacznie później w fabule. Trochę za wcześnie Oda jednak to zrobił i nawet teraz piątka Gorosei nie wydaje się jakimś śmiertelnym zagrożeniem dla Gumiaka, gdzie inne postacie, owszem, mogą znacznie ucierpieć, tak Luffy po prostu potraktuje każdy atak jako żart. Dopóki jest w tym trybie, to nic mu nie grozi. Także zapraszam w tym temacie do dyskusji. Aktu-
Aktualnie przejdziemy już do zagadnień, które chciałbym już ja osobiście omówić. I zbiorczo odpowiem na wszystkie komentarze dotyczące owoców Gorosei. W teorii to powinno być w sekcji komentarzy, ale w tym fragmencie weźmiemy na tapet sporo tematów właśnie związanych z mocami Gorosei. Dlatego owa tematyka dostanie aż własny segment. Zatem zaczynając pierwszą próbę, czym są Gorosei, zacznijmy sobie od tego, że wielu ludzi spekulowało, iż Gorosei to sami z siebie są owocami, przytaczając argument, że Zoany posiadają własną wolę. A ponieważ nie wiemy, jak to do końca działa, ta ich własna wola, bo przykładowo przebudzone Zoany w Impel Down straciły możliwość rozumowania rzeczywistości, więc kto wie, czy Zoany nie są w stanie właśnie same z siebie w pełni same uzyskać rozum i świadomość, po prostu się przebudzając. Do tego dochodzi fakt, że cała piątka jest jakoś ze sobą połączona, skoro jeden poprzez pentagramy może przyzwać resztę. Chociaż może tutaj jest właśnie na odwrót. Może to są bestie, które właśnie zjadły owoce ludzi. Wydaje mi się, że ta druga opcja byłaby znacznie lepsza, bo to by tłumaczyło ich połączenie, że to jest rasa jakichś demonów o niezwykłych właściwościach. Być może nawet wielokrotnie przytaczani przeze mnie kosmici. Natomiast chmurki wokół nich wskazują jednak na przebudzenie Zoana, a pierwszej opcji przeczy fakt, że Zoany to nadal jednak owoce i potrzebują nosiciela. Gdyby Zoany mogły się przebudzać same z siebie, to myślę, że owoc Sangodaniki, który jest wyjątkowy i posiada na tyle dużą świadomość, by przez wieki unikać światowego rządu, już dawno by się przebudził. Więc obie opcje są mało prawdopodobne, chociaż brzmią ciekawie. Warto też przypomnieć o potencjalnych słabościach Gorosei. Skoro Saturn bał się herbatki z trucizną, którą podawał mu Kizaru, to może sugerować, że jednak ich regeneracja ma jakieś słabości bądź limity. Więc przypuszczam, iż każdy z nich indywidualnie posiada jakąś słabość, na którą jest podatny. Przechodząc do rundy numer 2, czym są Gorosei. Olbrzymy wspomniały w ostatnim rozdziale, że o mocach regeneracji Gorosei nigdy nie słyszeli, żeby to była rasa lub jakaś umiejętność. Zatem czym mogą być Gorosei, pomijając lubianą przeze mnie opcję z kosmitami? I tutaj pada ciekawa rzecz. Fandom często przypuszcza, że Gorosei są wykreowanymi przez wyobraźnię Ima potworami bądź jego koszmarami. Ale gdyby odpowiedź byłaby taka prosta, to nie powinni mieć jakichś limitów, skoro się oddalili daleko od Ima. Aktualnie posiadają wszystkie rodzaje haki, przebudzone Zoany i możliwość teleportacji. Nie wydają się posiadać jakichkolwiek limitów. Wielu ludzi też przytaczało, że są nieśmiertelni, bo posiadają jakiś tam, nie wiem, starożytny kryształ bądź artefakt, który blokuje ich śmierć i trzeba go najpierw zniszczyć, by zadać obrażenia Gorosei. Ale czy gdzieś tego już nie widzieliśmy milion razy? Naprawdę Oda pójdzie po tak prostej linii oporu? Natomiast Dester sugerował, że dlatego świadomy rząd potrzebuje mnóstwa niewolników, bo gdy raz jeden z Gorosei umrze, to umiera jeden niewolnik. Taka umiejętność jak na przykład u Basila Hawkinsa z jego marionetkami. Ma to rację bytu, ale gdyby to tak działało, to na pewno już dawno ktoś z zewnątrz by to zauważył. Lub Oda już dawno sam z siebie taki wątek by sugerował. Zatem jest to możliwe, ale nie ma na to żadnych konkretnych przesłanek. I teraz przejdziemy sobie do symboliki owoców Gorosei. I chcę zaznaczyć, że tak, owszem, wszyscy odwołują się bezpośrednio do jakiegoś tam yokai, natomiast symbolicznie będę w niektórych przypadkach od tego odchodzić. To tak, żeby była jasność. Zaczniemy od Jowisza, który jako największa planeta ma w zasadzie największą transformację. W dosłownym tłumaczeniu to posiada on zoan jakiegoś piaskowego robaka, czy żmij rodem z sci-fi. Jest to dosyć popularny motyw, jak mamy jakąś wielką pustynię. Pewnie wielu teraz na myśl przyjdzie Duna lub Star Wars. Poza tym Jowisz jest bogiem rolnictwa, a robaki zjadają roślinność, więc owoc jak najbardziej do niego pasuje. Poza tym,
krzyżownice na przykład urzeźniają glebę, co ułatwia pracę rolnikom. A warto przypomnieć, że Jowisz chyba w nazwisku albo imieniu ma Shepard, co w tłumaczeniu jest z angielskiego pasterza. Mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem. Chyba było Shepard czy Shepard? Nie pamiętam do końca. Ale w każdym bądź razie, w związku z tym wszystkim, święty Piotr był postrzegany jako główny pasterz mianowany przez Chrystusa. I katedra świętego Piotra znajduje się w Rumancji w Niemczech. Po angielsku Worms, czyli robaki. Pytań nie ma. Natomiast w hinduskiej mitologii Jowisz jest kojarzony z bursztynem. A mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, kraj Loa został wyeliminowany przez bursztynową zarazę, wywołaną bursztynowym ołowiem, a Saturn doprowadził do choroby Boni i Ginny, związanej z szafirami. Kto wie, czy właśnie teraz nie otwiera nam się jakiś nowy wątek. Więc nie zdziwię się, jeżeli Jowisz, tak jak niektóre robaki produkujące jedwab, może produkować bursztynowy ołów. Bo warto przypomnieć, że kraj Loa znikąd odkrył złoża owego bursztynowego ołowiu. I przechodząc teraz do Wenusa. Wielu ludzi w necie zauważyło, że dla niego bezpośrednią inspiracją jest na pewno Nakliff. Czy jakoś tak to się wymawia. Nie istnieje polskie tłumaczenie tego słowa. Jest to demon z folkloru Orcadian. Generalnie pochodzi on z kultury brytyjskiej. Jest to demon, który łączy ze sobą człowieka i konia. Mówi się, że owy demon jest najgorszym ze wszystkich z północnej Szkocji i powoduje on suszę, umieranie zwierząt gospodarnych i epidemię. I co ciekawe, owy demon jest również uważany za demona mórz, co łączy go z Imu, bo Imu od tyłu to Umi, czyli po japońsku morze. I co jeszcze ciekawsze, ponoć nie lubi on słodkiej wody i właśnie dlatego jest potworem morskim. I teraz przechodzimy do Marsa, czyli Yokaju i Tsumade. To jest wręcz niepodważalne, nie ma jakiejś alternatywnej symboliki dla niego. Dla nas ważne jest to, że dla niektórych przypomina on też węża lub smoka. A teraz w Chinach mamy rok smoka. A Mars swoją drogą ze swojego wyglądu przypomina Ganfola ze Skypie. A na Skypie był przecież gigantyczny wąż. A mówię to wszystko w kontekście symbolicznego powiązania tej lokacji z Marsem. Bo na przykład Szandianie w swojej wiosce na totemach, na samych ich szczycie, były ptaki. A Szandianie noszą futro czy pióra i ogólnie sporo symboliki wokół ptactwa u Szandian znajdziemy. Mars jest znany także jako Kudzia. A Kudzia to, jak wiemy, piratki Amazon Lily. To także jest kolejne powiązanie symboliczne z wężami. I przechodząc do Merkurego, u którego mamy Yokai Hoki, to w zasadzie można też powiedzieć Feng Xi. A mówię Feng Xi, ponieważ on przypomina wręcz tego wielkiego dzika z chińskiej mitologii. W zasadzie niedźwiedzia, ale przypomina on dzika, który słynie z ogromnej siły fizycznej i pustoszenia wiosek. Co by się w zasadzie zgadzało, bo Merkury już zaprezentował przepotężne królewskie haki w mandze. W chińskiej mitologii jest w zasadzie też symbolem bezmyślnej przemocy i chciwości. Jego apetyt jest nienasycony i będzie pożerał w zasadzie w nieskończoność. A Saturna pozwolę sobie pominąć, bo tyle razy już omawiałem jego symbolikę oraz jego yokai ushi oni, że nie będę się powtarzał po raz któryś tam. Drugi blok zaczniemy od ciekawostki, że Katrin Devon może nawiązywać do okresu geologicznego, zwanego okresem dewońskim, zwanym również jako wiek czy epoka ryb. A według SBS-a kapitan Devon ma hobby badań historycznych i byłaby archeologiem, gdyby nie była piratką. Także wszystko się zgadza. Druga tematyka to pewna symbolika dla Karibu, dołączającego do piratów powoli Czarnobrodego. Otóż w języku japońskim Karaiby określa się jako Karikubai, które brzmi podobnie do Karibu. A Karaiby, wiadomo, mocno się kojarzy z piratami. Owszem, jest to naciągane, ale jednak warto zwrócić na to uwagę. No i ten blok, jak i cały film, domknę tym, dlaczego żelazny gigant przepraszał Joy Boya. Bo jeśli przyjąć, że Oda inspirował się tutaj Talosem, czyli olbrzymem z brązu, który strzegł wyspy Krety, który swoją drogą pochodzi z mitologii greckiej, to w takim razie, skoro Talos został stworzony do obrony wyspy, to być może żelazny gigant został stworzony w pustym wieku do ochrony starożytnego królestwa. Więc przeprasza Joy Boya za to, że
nie udało mu się wypełnić jego zobowiązań i zawiódł, dopuszczając do zniszczenia starożytnego królestwa. Poza tym istniał film Żelazny Gigant, gdzie nastoletni chłopiec i wielki robot się zaprzyjaźnili. Jeżeli tutaj faktycznie Oda zainspirował się tym filmem, to być może nasz Żelazny Gigant na koniec arku Egghead, tak jak ten robot w filmie, poświęci się, by uratować Luffy'ego i jego ekipę i by mogli spokojnie opuścić Egghead. No bo Żelazny Gigant w filmie na koniec filmu się właśnie poświęca, ratując tam miasto czy tam planetę. Także tym samym Żelazny Gigant ze świata One Piece'a, poświęcając się, zadośćby uczynił swoją wcześniejszą porażkę. Także dajcie znać, co myślicie. Ja byłem Kapelusznik i na razie.